Mieliśmy to na zewnątrz, teraz mamy tu w kościele. Panie Boże, i naukę Kościoła, i oto nasz tak upragniony dzień. Nasze serca są gorące i pełne miłości do naszego Pana, który tak ukochał człowieka, że zamieszkał z nami. A jest w tym na nowo weźmie bardzo zjednoczenia z sobą. To zjednoczenie dokona się najpełniej, gdy pierwszy raz przyjmiecie komunię świętą. Przynosiliśmy nasze dzieci do Kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę i o wiarę. To święte życie Boże, które otrzymały na chrzcie, chcieliśmy w nich podtrzymywać i rozwijać. Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy na lekcję religii, aby bardziej poznały Chrystusa i pokochały Go swoim dziecięcym sercem. Dziś wobec zgromadzonych tutaj rodzin i wspólnoty Kościoła Trójcy Świętej w Pruszczu prosimy Ciebie, kapłanie, abyś w czasie tej uroczystej mszy świętej udzielił naszym dzieciom pierwszej komunii świętej.
Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do swojej winnicy, a co będzie słuszne nam. Drodzy rodzice, kochani dziadkowie i babcie, wszyscy tu obecni, zacy kapelusi, nasze mamy, panu organiście, służba liturgiczna i wszyscy, którzy jesteście tu w kościele. Jesteśmy tutaj w świątyni pańskiej, przygotowanej na dzisiejszą uroczystość. Patrząc na odległość, na twarzyczki dzieci, rodziców i najbliższych. Życie nie wiadomo, jak długo potrwa. Niektórzy żyją bardzo krótko, inni nawet 100 lat i więcej, ale kiedyś wszyscy umrzemy. I co się wtedy z nami stanie, jak umrzemy? Co się stanie? O, no, jest wielkim optymistą nasz chłopiec. Pójdziemy do nieba. Oby tak było. Módlmy się za wszystkich tutaj zgromadzonych, abyśmy zgodnili się i czerpali siłę oraz do pogłębienia naszej przyjaźni z Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, aby mieli udział w uchwale Chrystusa, na którym stała. Do Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich dzieci na świecie, aby miały to szczęście narodzenia Pana Jezusa, jak najdzisiaj. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych i katechetów, o zdrowie i dalszą opiekę Bożą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dzieci gasące serca z nowymi oczekami, świecę i dar rodzicom. Boże, Ty kochasz nas bardzo. Niesiemy Ci, Boże, nasze postanowienia i dobre uczynki jako podziękowanie i uwielbienie. Dzieci niosące kostki i naczynia metodyczne. Boże, z tej hojności ziemia do Ciebie. Przemień go w ciało swojego ciała, aby nas nakarmić w drodze do Boga Ojca. Dzieci niosące wodę i wino. Boże, Ty dajesz nam co przemiany. Prosimy Cię, daj nam pragnąć tego napoju na życie wieczne. Dzieci niosące chleb, owoce i kwiaty. Boże, z Twojej dobroci ziemia rodzi ziarno i owoce. Spraw, aby one podtrzymywały nasze życie. Ty stworzyłeś kwiaty i linię kolną. Przynieś te kwiaty do rozwoju ołtarza i pomóż nam zachować serca piękne i czyste.
Przychodź żywy, niepojęty, ukochany, uśmiechnięty. Za ten piękny dzień chcemy wszystkim podziękować. Panie Rodzicie, ukochani, dziękujemy, że jesteśmy za codzienny trud, starannie Pan Jezu łaskę nie szczędzi. Naszym drogim wychowawcom też składamy dziś podziękę za dar wiedzy, którym pragną ubogacić nasze serca i umysły. Wszystkim dzisiaj dziękujemy wszystkim krewnym i znajomym za życzliwość i modlitwy, za obecność teraz na życiu. Dziękuję, dziękuję o poranku.